9. tydzień kompilacji postapokaliptycznych, już po Halloween, a my pozostajemy na naszym pustkowiu. Tylko raz w tygodniu pojawia się tygodniówka, dlatego warto zasubskrybować, a nawet kliknąć ten przeklęty dzwonek. A w tym tygodniu nasz przyjaciel szperacz na pewno wpakuje się w kolejne niemożliwe tarapaty. Ciekawe, czy kiedyś straci więcej niż tylko godność. Ogromna szklana ściana z wielką dziurą. Patrzę, próbując pojąć zjawisko. Dziesiątki ludzi stojących przed czarnym lustrem. Krzyczy, zawołuje, majaczy. Niektórzy wciąż w uniformach, niektórzy przekształceni niczym szamani pustyni, tańczący w półnagich strojach, z namalowanymi na ciałach kształtach. Teraz to widzę. To jest szaleństwo, którego nie mogę pojąć. Pęknięcie szyby jest zatkane żywymi ludźmi. Trzymają się kurczowo, by nie wpaść w otchłań. Teraz to widzę. Jak dziwne, głębinowe stwory, ryby o świecących oczach gryzą i przysysają się do wciąż żywych ludzi, blokujących ogromne ciśnienie zniszczonej osłony. Ktoś krzyczy, wrzeszczy, jego ciało jest wciskane w szczelinę. Nogi łamane są, by zmieściły się w szpary, których przybywa. Groteskowa narośl z ludzi pulsuje, krzyczy, a szamani odprawiają swój rytuał. Nastaje ciemność, a potylica boli mnie niemiłosiernie. Szybko odzyskuję przytomność. Zostałem zawleczony przed oblicze wyznawców tamy w tym przeklętym tankowcu. Ich mowa jest niezrozumiała. Bełkot, krzyki. Tak, jakby wszyscy byli pod głębokim wpływem czegoś poza moim zrozumieniem. Szaman tego mini świata krzyczy coś do wyznawców. Zaczynają mnie podnosić i pchać w stronę tamy. Nie namyślam się długo. Nie zabrali mi niczego. Proszę, zadziałaj, kupo złomu. Kule świszczą, zabijając szamana. Kula wbija się w szklaną ścianę i rozrywa ludzką tamę. Tama zaczyna pękać. Nie czekam, biegnę w górę. Wyznawcy rzucają się do tamy. Wkładają swoje części ciała, by zatamować nowe powstające wycieki. Słychać pękanie konstrukcji. Okrzyki strachu buzują w komnacie, którym stał się mostek statku. Nie oglądam się za niczym. Słyszę okrzyki wściekłości. Niektórzy załoganci postanowili mnie gonić. Łapię za drabinę. Czuję dłonie chwytające mnie za nogi. Oddaję za nadobne. Słyszę dźwięk łamanego nosa. Wciągam się na wyższe piętra i wtedy słyszę dźwięk implodującej tamy. Ciśnienie narasta, jak woda pode mną, która dopiero co zniszczyła mały kult, imploduje ludzką tamę i szkło, które ją zatrzymało. Jak to było możliwe, nie mam pojęcia. Wiem tylko, że woda nabiera szybko. Uciekają ci, co mogą, ku górze. Biegnę bez maski. Świecę sobie latarką, by widzieć każdy mój znak, który pomaga mi omijać ślepe zaułki. Świst wody zagłusza wszystko inne. Zostało tak niewiele. Szybko. Ostatnia prosta. W ostatniej sekundzie przypominam sobie o pułapce. Przeskakuję nad żyłką. Wchodzę po drabinie. Słyszę odgłosy wyznawców i po chwili wystrzał strzelby. Daje mi to wystarczająco dużo czasu, w której odwiązuję zabezpieczony włas. Waham się tylko chwilę i zamykam drzwi. Kręcę zamknięciem śluzy, słysząc uderzenia dłoni po drugiej stronie. Woda przecieka między szczelinami. Uderzenia cichną. Statek zaczyna niepokojąco trzeszczeć.
Czarna mgła rozwiewa się niedługo po tym, jak płonące wnętrze tankowca chowa się pod czarną wodą. Teraz widzę, gdzie jest wybrzeże tego czarnego jeziora. Przedzieram się, płynąc przed siebie. Gdy nabieram oddechu, który wciąż śmierdzi ropą i dymem, słyszę ciężkie dudnięcie pod powierzchnią. Ziemia drży, jakby przeszedł ją dreszcz. Następnie ogromny bąbel powietrza rozpryskuje się tam, gdzie kiedyś był wrak.